Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem ekstra. Tak mi się wydaje, według mnie. Przychodzę do Was z reading vlogiem, w którym zobaczycie trochę kadrów z naszego wakacyjnego wypoczynku na Chorwacji. Ale żeby nie było, że tylko się opalałam, pływałam i jeździłam na rowerze, również czytałam. Czytałam Płotkę Lisy Brennan Jobs. I o tej książce będę Wam w tym reading vlogu opowiadała. Mam ją tutaj przy sobie oczywiście, więc posłuchajcie, co mam do powiedzenia na temat tej właśnie książki. A oprócz Płotki zaczęłam również czytać Pokutę Anny Kańtoch. Jestem w zasadzie na początku, bo dopiero 80 stron za mną. Kryminał, którego akcja dzieje się w takich mrocznych czasach PRL-u. Dochodzi do zabójstwa pewnej dziewczyny i do tego zabójstwa przyznaje się pewien starszy mężczyzna. No ale jakby tutaj nie wszystko milicji klei się w jedno. Na razie utknęłam na 80 stronie, zobaczę co będzie dalej. A po przyjeździe, po powrocie do domu czekała na mnie paczka od wydawnictwa Sonia Draga, za którą bardzo serdecznie wydawnictwu dziękuję. I dostałam dwa egzemplarze. 1793-1794. Jest to kryminał, który został uznany za najlepszy według Szwedzkiej Akademii Kryminału w roku 2018. Bardzo jestem ciekawa tej książki, bo z tego co przeczytałam w opisie, to jest to thriller historyczny. Zresztą nawet ten tytuł, czyli pewnie data, no na to by wskazywała. Bardzo jestem ciekawa, biorę na razie pierwszą część ze sobą na weekend, bo znów wyjeżdżamy. Tym razem jedziemy z naszą przyczepką. Jeśli obserwujecie mojego Instagrama, to tam na pewno pojawią się w ten weekend krótkie relacje dotyczące naszego pobytu pod przyczepą. Tak więc zapraszam Was do oglądania mojego Instagrama, do oglądania poprzednich filmów na tym kanale, ale przede wszystkim zapraszam Was do obejrzenia tego reading vloga. Oglądajcie! Jesteśmy na Chorwacji, na granicy obyło się bez problemów, sprawdzali dowody i szczepienia, bądź testy i trwało to wszystko 20 minut, nie było jakichś dużych korków, a teraz sobie czekamy na prom, w kolejce na prom i przepłyniemy na drugą stronę i tam już do miejsca docelowego. Serdecznie z naszego tarasu. Jesteśmy na Pagu, jesteśmy na Chorwacji, jesteśmy tutaj po raz 11. Być może niektórym wyda się to dziwne, ale my kochamy Chorwację i wracamy tu co roku. A Pag wyjątkowo lubimy, ponieważ odpowiada nam jego surowy wygląd, górzysty teren i przepiękna woda. To jest widok z naszego tarasu. Wygląda to mniej więcej tak. Wspomnę tylko, że zabrałam ze sobą Płotkę, czyli książkę autobiograficzną o córce Steve'a Jobsa i będę ją sobie czytała. Do zobaczenia.
poopowiadać o książce, którą czytam, czyli o Płatce. To autobiografia córki Steve'a Jobsa. Jestem gdzieś w okolicach 200 strony i w zasadzie cały czas jest mowa o dzieciństwie, takim dosyć wczesnym dzieciństwie Lisy. Ale nie jest to nudne, dobrze się to czyta. Dowiadujemy się o wielu, wielu ciekawych faktach i relacjach, jakie łączyły córkę Steve'a Jobsa w tych początkowych etapach jej życia, w bardzo wczesnym dzieciństwie, i to, jakie te relacje były dziwne. W zasadzie nie przyznawał się do tego, że ma córkę. Było mu to w jakiś sposób nie na rękę. Aczkolwiek pierwszy komputer, który skonstruował, który opracował, wymyślił, nazwał jej imieniem, ale był bardzo dziwny w swoich zachowaniach. Taki gość ewidentnie z jakimiś problemami. Później to zaczęło się zmieniać. On przyjeżdżał do Lisy i do jej matki, odwiedzał je, płacił alimenty, ale to nie był taki tata, jakiego Lisa by sobie życzyła mieć, ale stopniowo te relacje zaczęły być coraz lepsze, przynajmniej do tego momentu, w którym ja jestem, czyli jak mówię, jakieś 200 stron jest za mną. No zobaczymy, co będzie dalej. Do tej 200 strony Lisa wciąż jest jeszcze małą dziewczynką. No więc sobie dalej będę doczytywała, jeśli mi czas na to pozwoli, bo jak na razie to najwięcej czasu spędzam w wodzie i na słońcu i mam spieczoną twarz i strasznie jasne włosy, ale przeżyjemy. Idzie do jesieni. Ha. No to na dzisiaj to chyba wszystko na ten moment. Zapraszam Was do oglądania dalej reading vloga. Zobaczcie, co się dzieje na naszym wyjeździe, czy jakie miejsca widzimy. I do Płotki jeszcze wrócimy. Słuchajcie, wspiłam się na kawałek góry po to, żeby trochę do Was pogadać. O Płotce oczywiście. Jestem gdzieś na 250 stronie. Natomiast co się zmieniło? Lisa jest nastolatką i zaczyna się chyba czas buntu i takiego przyciągania na swoją stronę racji i różne zachowania typowe dla nastolatek. Steve Jobs pojawia się w życiu Lisy coraz częściej, już od jakiegoś czasu w sumie jest w nim obecny coraz częściej i nawiązuje się między nimi moim zdaniem dosyć mocna więź, aczkolwiek nie zmieniłam swojego zdania o nim, w dalszym ciągu określam go jako dosyć dziwnego człowieka,
trochę chwiejnego emocjonalnie. Ja muszę chyba sobie kupić jego biografię, żeby po lekturze Płotki przeczytać książkę właśnie o Steve Jobsie. Być może wtedy mi się jakby zdanie o nim wyklaruje i będę miała pełny obraz tego człowieka. Strasznie jakaś osatulata czy inne dziwne stworzenie. Słuchajcie, no jesteśmy na wyspie Pak. Jesteśmy na plaży, którą uwielbiamy. Ona jest mocno kamienista, ale jest też drobny, bardzo drobny kamień i cudownie się tutaj nurkuje, pływa, opala. Korzystamy z każdej minuty, z każdej godziny. Łapiemy słońce, żeby później no móc pamiętać po prostu te chwile. No dobra, to co? To pewnie tyle mojego gadania. Wybaczcie, że ręka mi się trzęsie, ale nie wzięłam statywu ze sobą. No i to wszystko. Do zobaczenia. Skończyłam Płotkę. Jest po prostu rewelacyjna, ale muszę się jakoś zebrać sobie i zebrać do kupy, żeby opowiedzieć Wam o niej, bo ta książka niesie ze sobą bardzo dużo emocji. To książka o poszukiwaniu akceptacji u ojca, u człowieka geniusza, u człowieka, którego albo się kochało, albo się nienawidziło. I jego córka bardzo, ale to bardzo pragnęła jego akceptacji, jego zainteresowania, jego uwagi. No, mocno poruszająca książka. Ja, tak jak już wspominałam Wam wcześniej, chyba sobie kupię biografię Steve'a Jobsa i przeczytam ją po to, aby podejść do tej historii również z drugiej strony, czyli ze strony ojca i przeczytać o tym, jak on to widział ze swojej strony, relacje między sobą a córką. Ale Płotka powala i tak wciska w fotel ze względu na spory ładunek emocjonalny i wszelkie przeżycia Lisy, wszelkie jej odczucia, oczekiwania i tak dalej. Rewelacyjna książka.
słuchajcie, jesteśmy kolejny dzień na plaży, no korzystamy ze słońca. Wiadomo, przecież jest piękna pogoda, więc to robimy, korzystamy ze słońca, łapiemy witaminę D i jest cudownie jest uroczo. Zobaczcie sami. Tylko tutaj w pokoju udało mi się znaleźć w miarę ciche i spokojne miejsce i takie, no powiedzmy, z odpowiednim światłem, ale przede wszystkim z warunkami do tego, aby opowiedzieć Wam o Płotce, o moich wrażeniach po przeczytaniu tej książki. Płotka skradła moje serce przez to, że jest historią prawdziwą. Jest historią dziewczyny, która od najmłodszych lat pragnie całą sobą akceptacji ojca. Ojca, który początkowo jej nie uznawał, twierdził, że nie jest ona jego córką. Ojca, który dla wielu ludzi był geniuszem, jest geniuszem, jest wielkim umysłem. Dla niej był kimś niedoścignionym i nieosiągalnym na samym początku. Wczesnych latach jej dzieciństwa. Lisa jest bardzo mocno związana ze swoją matką. Z nią mieszka, z nią spędza większą część swojego życia. Steve Jobs jest takim ojcem, który przyjeżdża w tygodniu, przyjeżdża w jakieś dni i po prostu spędza z nią czas. Stopniowo te relacje zaczynają być coraz lepsze, jednak on przez cały czas jest dosyć chłodnym, zimnym człowiekiem. To nie jest taki tata, który weźmie dziecko na kolana, pogłaszcze, pośmieje się. On ma dosyć specyficzne poczucie humoru, wpędzające Lisę w jakieś takie dziwne stany emocjonalne. Ona czasami nie wie, w jaki sposób ma mu się przypodobać, co zrobić, aby uzyskać jego akceptację, aby po prostu on w jakiś sposób na nią popatrzył, może trochę inaczej, trochę łagodniej, trochę tak, jak po prostu tata patrzy na swoje dziecko. To, do jakich ona różnych sposobów uciekała się, aby to zainteresowanie zdobyć, wymóc wręcz na nim, no to świadczy tylko o tym, że no ewidentnie ten człowiek albo nie był stworzony do tego, aby posiadać dzieci, chociaż posiadał nie tylko Lisy, ale później też pojawił się młodszy brat Lisy, a później jeszcze jedno dziecko.
za każdym razem powtarzał jej takie słowa: jeśli chcesz być w rodzinie, musisz to, to i tamto. I to sformułowanie utkwiło gdzieś mi się w głowie, że jeśli zrobię to, czego on ode mnie żąda, będę w rodzinie, on mnie zaakceptuje, będę w pełni jego córką. Lisa przez, tak jak mówię, przez dłuższy czas swojego życia mieszka z matką, jednak w pewnym momencie przeprowadza się do ojca i tam i mieszka w domu z nim, z młodszym bratem i z żoną Steve'a Jobsa, z którą pewnie ma trochę lepszy kontakt niż z ojcem. Natomiast jak sama twierdzi, oni obydwoje są wobec niej dosyć zimni, chłodni, tacy niezbyt czuli, no bardzo skomplikowane są te emocje. Wiele sytuacji, wiele rzeczy nie mieściło mi się w głowie, że w ogóle ojciec może tak reagować na przykład na sukcesy swojego dziecka albo na jego zainteresowania, na jego potrzeby. Pod koniec swojego życia Steve Jobs twierdził, że moment, kiedy Lisa mieszkała z nim, był najpiękniejszym momentem, najpiękniejszymi chwilami w jego życiu. Nie mieściło jej się to w głowie. Była zszokowana, bo ona to odbierała zupełnie inaczej. Ona to odbierała jako ciągłą, nieustającą potrzebę akceptacji. Ciężki człowiek. I jak już wam wspominałam wcześniej, ja naprawdę muszę sobie kupić biografię Steve'a Jobsa i przeczytać ją po to, aby zobaczyć, jak on to odbierał, jak on oceniał, opisywał swoje relacje z córką. Ta książka znalazła się na liście 10 najlepszych książek New York Times i New Yorkera i słusznie. Nie tylko autobiografia córki Steve'a Jobsa, ale również jego obraz. Człowieka, który był geniuszem, człowieka, który wielu porwał, zainspirował na pewno wielu ludzi. No ale prywatnie był dosyć nieporadny emocjonalnie. Jeśli sięgniecie po płotko, odnajdziecie tutaj no bardzo szeroki wachlarz wielu emocji, ale i opowieść o samotności dziecka i o jego ogromnej potrzebie zainteresowania ze strony kogoś, kogo Lisa kochała najbardziej na świecie. Jako już dorosła kobieta osiągnęła to, czego chciała. Osiągnęła sukces zawodowy. Prywatnie myślę, że też, ale jej relacje z ojcem na pewno odbiły się na jej dorosłym życiu. Powiem wam, że trochę słów mi brakuje, aby opisać to, o czym przeczytałam. Przeczytajcie płotkę i podzielcie się ze mną swoimi wrażeniami na temat tej książki. Myślę, że będą podobne do moich. A jeśli nie, no to tym bardziej jestem ich bardzo ciekawa. No i to chyba będzie wszystko. Ja płotkę odkładam na półkę z książkami przeczytanymi. Jesteśmy jeszcze na wakacjach. Niedługo wracamy do domu. Jeśli podobały wam się te kadry z naszego wakacyjnego pobytu, to napiszcie. Jeśli nie, no to też napiszcie. Ale uważam, że to miejsce jest tak piękne, Chorwacja jest tak cudowna. Dla nas przynajmniej, że warto było ją pokazać. Zapraszam do oglądania moich innych filmów. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym Maglu książkowym.